Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Piotr z kanału Pacjentyzm Kawalerii. No i dzisiaj obiecane przeze mnie już na poprzednim streamie stream z World of Tanks Blitz. Dzisiaj streama będę prowadził sam w związku z problemem, który dostał mój drugi sprzęt, czyli tablet, który ostatnio strasznie często rozłącza z Discorda, więc dzisiaj po cichu sam, bez współpracy ze żadnym drugim komentatorem, albo trzecim, czwartym i tak dalej. Ale no dzisiaj oczywiście gramy World of Tanks Blitz, Plutonie, tak jak było, tak będzie. Dwie bitwy każdej i potem zmiana, żeby było tempo. Ja sam też ja się troszkę będę wypowiadał, bo mam parę ciekawostek, jak i parę plotek do pokazu, do powiedzenia. Ale to za moment. Zaczynamy oczywiście od pierwszej bitwy, która będzie Jadzią. Tak było na ostatnim bodajże streamie, bo to tak niech tak będzie i dziś. Rysowanie ciekawe, ciekawe. U nich są aż dwie Jadzie, u nas też w zasadzie, u nas są aż cztery tyki. No i może od razu zacznę mój pierwszy temat, który był sprawa włoskiej linii. Na kanale World of Tanks Polska pojawił się ostatnio film, który prezentuje no raz wywiad ze dwoma twórcami ze studia Wargaming.net, mówiącego się World of Tanks, ale tym patentowym nie naszym, który oraz przedstawienie dwóch nowych rzeczy. Pierwsza rzecz to jest nowy ósmy tier, średni czołg, Project to M35 modyfikacja 46, który no, na razie jak samo szlak, by to jasny trafił, no. Pierwszy raz powiem szczerze, że mi to się dzieje. I teraz możecie zobaczyć, że jaki problem ja ostatnio się spotykam. Zobaczycie, ile to się będzie teraz robić, też synchronizacja danych. Tu nie chodzi o to, że mam słaby internet, bo mam dobry internet. No, proszę pani, ten, na którym obecnie siedzę, po drugi modem bezfazowy jest słabiutki, ale siedzę obecnie na moim głównym modemie. I siedzę tylko ja, w zasadzie tylko stream leci i tylko gra jest. Czołg jak samo Wargaming, tutaj twórcy obaj wspomnieli, bo będzie czołgiem, który dla spokoju tego będzie czołgiem, który będzie zbudowany trochę od podstaw, czyli o co mi chodzi. Niczego nie ma go zupełnego 100% rysopisu dostępnego nigdzie. Prototypu również nie było, więc Wargaming po prostu złożyło go z części, które były znalezione w dokumentacji tego czołgu. Więc to nie jest jakiś czołg typu Una Skuromori Mine, czyli czy Helsing, czy Dracula, czy Ultramarinesy, czyli Predator i Vindicator, tylko będzie to coś zupełnie innego, coś, które no u nas takiego czegoś pewnie na razie na początek nie ma. Czyli po prostu zbudowali z dostępnych części, które były w dokumentacji czołgu, sam czołg. Ja sam obejrzałem sobie ten film parokrotnie, szczególnie zwracałem uwagę na sam czołg. No, czołg na pewno będzie ciekawy. Oczywiście niczym tak zbytnio się nie będzie wyróżniał. Wszystko takie bardziej, takie strasznie. No, może po prostu usiedli, może nie powiem, że na laurach, ale powiem szczerze, nie zaszaleli. Po prostu chcieli bezpieczną rzecz zbudować, taką, żeby nie miał pretensji i tak dalej. Udało im się to w zasadzie, bo czołg, no, nie wzbudzi wielu. Wielu pretensji, jak i wielu fanów pewnie też nie będzie miał, chociaż no nie będę go skreślać. Czy ja sam nie chciałbym nim sobie popykać. Nie wygląda tak zbytnio zachęcająco. No, odpisie wyszła. Wiem, że są lepsze czołgi na tym zjeżdżę, tym medy, które pewnie biją Predator na głowę, ale no to jest moja. To jest moje zdanie na ten temat. Oczywiście my na razie nie wiemy zbyt dużo o dziale. Na pewno też tam dużo się wypowiedzi. Cały film był też trochę poświęcony w zasadzie na tych dwóch rzeczach.
Co jeszcze trzeba? Czołgi włoskie, jak samo mi teraz powiedziało, będzie na początek się skupią na medach. Cała linia medów, czyli pierwszy tier med, 10. tier med, 5., 6., 7., 2., 3., 4., 8., 9. medy. Ciekawe, ciekawe, bo kolejne medy dochodzą. No u nas oczywiście to nie każdy będzie zadowolony, no bo cały czas wtedy jakiś i heavyki siedzą w takim samym miejscu, jak się działo od dawna. No teraz oczywiście dochodzi linia chińska. O tym też się wypowiem. I na ten temat też się wypowiadaliśmy ostatnio z chłopakami na streamie WoWsa. Oczywiście kończąca już jak 121. Widzę, nie ma żadnych zaproszeń, więc lecę dalej. Teraz Su. No więc na pewno no będzie pewnie trochę sprzeciwu. Dlaczego nie heavy kill? Czemu zostawiają tak samo? Czemu zostawiają tak samo jak to było w tym składzie? Oczywiście no u nas jest źle. Się nagrałeś. No wiem, wiem, wiesz, co ci, taki jest problem. No to nie jest problem twojego telefonu, bo to samo mam na tablecie, to samo mam na PC. Jak mnie wyrzuci, to wiesz. Jak mam czekać tyle, to ja sam wolę się odpalić na danych komórkowych i niech to mi szybko wejdzie. No i to jest pewien problem. To jest pewien problem właśnie, że i paradoks, że na danych komórkowych, które no są wolniejsze od mojego internetu, ta synchronizacja przebiega przez parę sekund. A tutaj, no jak widzieliście, parę dziesiąt nawet sekund to trwało. Ja sam mogłem się na jeden temat w ogóle wypowiedzieć. No więc to jest paradoks. Ja sam nie znalazłem jeszcze tego przyczyny. Dlaczego tak to się dzieje i tak dalej, no. Oczywiście szukam, bo szukać muszę, ale to jest paradoks. Duży paradoks, uwierzcie mi, duży paradoks, bo nie wiem, co mój zespół robi. Seta tutaj stoi. E75 pewnie kampi, no bo nie wiesz, że ono w tym miejscu awkiem się stało. No i co jeszcze było do wypowiedzenia się? No na pewno ja się będę wypowiadać na temat czołgów chińskich, bo weszła ta twoja Jadzia, ja mam 80% zrobioną, to wolna. A wiesz, no ja mam już, ja już trochę ją mam, no trochę, no jeden rok ponad, więc tego to była mój pierwszy tier, pierwszy dziesiąty tier. Nie pierwszy tier, tylko pierwszy dziesiąty tier, więc. Też na niej się dużo skupiłem, dużo bitew na niej zagrałem, bo ja na niej nie odkrywałem tutaj dziesiąte tiery w zasadzie. No bo ja Tigerem, no nie odkryjesz sobie dziesiątych tierów, nie zobaczysz, jakie czołgi tutaj są za takie firmerkery tak zwane robione. No. Co znaczy mi firmerker, co ja mówię, mówiąc firmaker. No takim firmerkerem na przykład na szóstym poziomie jest KW2. No tutaj, no taka jaćka, taka godzilka. Są też takimi firmakerami, no. Ja sam nie lubię odmieniać nazwy angielskiej w języku polskim, bo często właśnie tak SRM robię i jest potem śmieszna sytuacja. No, więc myślę, no ja ci co uczyłem grać na dychach, no. Nie zawsze oczywiście wychodzi, jak tutaj widzieliście, się zablokowałem. Teraz zagram sobie tematę 15, skoro nie ma zaproszeń do Plutonu. To ja się chciałem jeszcze wypowiedzieć, jeszcze przed czołgami chińskimi, no bo to będzie drugi temat, to ja się nad nim troszkę wypowiem, bo przestudiowałem to bardzo dokładnie i powiem wam, na razie to najgorszy lak to jak było na 1-1 na gościu na hita, mnie wywaliło, nie polecam. No, co mam powiedzieć, wtedy jeszcze tego problemu nie miałem. Dopiero od listopada, października to ten problem mam. Na przykład to jest problem na przykład na CW, na turnieja, kiedy wszystko zaplanowane jest. Na przykład ja mam jechać na jakąś bazę, po prostu zająć ją i potem wracać do szeregu. No, typu, jeżeli jest jeden met w ogóle na mapie i po prostu ten met leci na bazę jakąś. No to jest przykład, bo takie taktyki na to dawno już ludzie nie robią, no chyba że jesteś torki, no. Amatorzy. No, i to jest wtedy problem, bo ja się podczas jego wczytywania wypierdalam za przeproszenie z bitwy. No i co, no i cały plan idzie w pizdu, po jednej osobie po prostu, jedna osoba, czyli ja mam problem po prostu z Chrome, czy z Chrome, czy z internetem, to też jest ciekawe. Sam już
grę szerokrotnie, czy nawet pięciokrotnie przeinstalowałem, żeby zobaczyć, czy to nie jest grą. Ale cały czas i tak na każdej wersji, czyli na każdym przeinstalowaniu i tak mi wywala. Widzicie, no to nie jest jakieś problem z internetem, bo tak, no to nie było tego, no. O, no teraz na tego Isasza się rzuciliśmy jak jakieś stado jeleni, no. Dobra. Tam jest chyba jak Panther 2, jak się nie mylę. O, Ultramarines, właśnie mówiłem o tym czołgu ostatnio. No, nie, on nie strzelił, on teraz strzelił za 290, no ale widać, coś mu nie pykło z tym wyjazdem. No na pewno, no, jak Ultramarinesa pyknie na tier 8, to już no, nic nie poradzisz, no to nie ma szans. To jest jak SU 52, jak go wyrzuci na tier 8, jeszcze ma na przykład taką naście naprzeciwko siebie, no to nie, no nie zrobi go sobie, no. Ja nawet nie wiem, czy z Golda go przypadkiem przebija SU 152, czy nie, ale chyba nie. A te ma takie przebicie. No a T15 to jest dział 99 tieru, który jest działem drugim w Centurionie 7-1. I ono też jest stokowym działem na Tortoise. To jest bardzo dobry czołg, ja sam się nim często lubię bawić po prostu. Ktoś typu, że po prostu staję sobie i nawalam po prostu, no bo co, no bo... Jedyny problem jest taki, że no właśnie, że są te rondle, ja wszelkie cenę te rondle trzeba ochronić, no bo inaczej to właśnie, no robią, AT-15. Bardzo łatwo je zrobić, no. No to jeden na jeden, to po prostu przycelujesz po jednym z rondli, już co, no i widzisz, no ten celował. Centurion mnie wyczaił już, no bo, że bokiem stałem, ale dobrze, przynajmniej zatrzymałem, obu obiłem. Ale ten mistrz, no to go przeładuje i będzie miał Centuriona, no. Albo Tiger Porsche'ego. Hacker AT-15. Nie rozumiem, za co on je tam posądza, nie, za jakie haki. Thanks for killing this bitch. Nie rozumiem, za jakie haki mnie te 252 posądza, naprawdę. Nie rozumiem. Ale też widzę, że ten Jestrze to jakiś niezdecydowany człowiek. Chce się mieć Godzillę, uciekam, piję pipcze, włodzenia garnę, czy Olisaki pyka. No, spoko. Sobie ogarnię, go znamy, nie mam. Dobrze, a kontynuując dalej. Sprawa nowej mechaniki. Ja sam tą mechanikę nie za bardzo rozumiem na razie. Choć, no szczerze mówiąc, nie wiem, na jakich czołgach to będzie, bo raczej na magazynkowcach nie będzie. Chociaż, czy ja wiem? Nie wiem w zasadzie. O co chodzi? Chodzi o mechanikę zwaną systemem do ładowania magazynka. Jak wiemy, teraz specjalnie jadę magazynkiem, żeby pokazać wam o co chodzi. No ten magazynek nie ma tej mechaniki, no bo jeszcze u nas tego nie ma. No, ale chcę wam pokazać, o co mi chodzi. Zaraz w praktyce chcę to pokazać, a myślę, że jak wyjadę tym AMX-em na takiego LTTB albo T43, albo na A12T, to będzie odpowiedni. Chodzi o to, że w obecnych, aby przeładować magazynek, trzeba albo sobie nacisnąć to przeładować sobie magazynek, czyli typu no wybrany przez was przycisk na klawiaturze, jak na przykład wystrzelasz dwa, ci pojawia się zastępca, może kogoś karnę do PLTK. I chodzi o to, że tutaj oczywiście jak sutana nacisnę, no to bym przeładował cały magazynek, ale nie przeładuję, no bo mam już całe, więc no, taka gra jeszcze nie głupia jest, więc to jeszcze jest sukces. No. Ja znam grę, której jak masz swój magazynek, to możesz go sobie przeładować i stracić dużo czasu, jeżeli ktoś jest nobkiem i ma tak cen. Ja sam wiem, że tak się nie da, więc nawet nie próbuję. No i dobra, no to jest głupie zachowanie przeciwnika strony, że tutaj puścił na wszystkich, no ale cóż, no. Ich sprawa, to jest ich pomysł na grę. Tutaj tego nie chciałem wypierdalać od razu na początek. O, jest SU. I patrzcie, już wyprzestrzeniony jeden magazynek. Się prosi, żeby przystrzelać jeszcze dwa pociski w kogoś. Na przykład tego SU tam daleko. Ale no pytanie, czy ten SU tam dalej jest? No jest, ale nie będę na blinda strzelał, no bo ten pociski czasami są bardzo kosztowne. Siema mistrzu. No, witam, witam. Dobra, no to dobra, to ja przeładuję. Tak, no, tylko będę miał jeden pocisk więcej, ale zawsze trzy lepsze niż dwa.
No i co? No i oczywiście teraz się dzieje to, że ludzie wyjeżdżają tamtymi czołgami. No i. A dobra, może będę kontynuować, bo, nie, bo tak, w każdej bitwie będę mógł tak narzekać sobie, a specjalnie ten czołg wziąłem. Patrzcie, teraz się wystrzelam magazyneczkiem. Całym przez specjalnie, albo. Dobra, całym. No i teraz muszę go całego przeładować. To jest tak zwany sharpshooter, to jest te kilka sharpshooter. Po prostu, no, ładuję od razu w momencie załadowania strzela. I o co chodzi? Chodzi mi o to, że system tego doładowania będzie polegał na tym, że po strzale, mniej niż całe przeładowanie magazynka, będzie się ładować pocisk. Jeden pocisk, no, w magazynku. Ale żeby się załadował do końca, nie możesz strzelić w tym momencie. To jest bardzo ciekawe i to jest bardzo oryginalny pomysł, moim zdaniem. I bardzo oczywiście ciekawy pomysł na tym samym, no bo to jest nowość, to jest nowość. Ja bardzo lubię nowości, no bo nowości pniją grę, pomagają w grze. No tutaj widzimy, no zespół totalnie nie ogarnął. A zobaczymy jaki był wynik na HP, ale myślę, że no tragiczny wynik na HP będzie. Bo zespół został po prostu, tydzień mówiąc, zjechany tam. W zasadzie tam chyba tylko SU było tak na dojazd. A tak to no, wynik tragiczny, no proszę bardzo. 3,5 tysiąca około, w tym 0 na 100 Y, więc gratulacje. No sarkaz oczywiście mówię. Dlatego 100 Y, oni 7300 ponad. Wynik no tragiczny, no. To samo na AT był wynik tragiczny. Dobra, wezmę to AT. No mi się nie bardzo dobrze ostatnio gra i wiesz, no godzilka się idzie, więc trzeba, wiecie, chupę, moi widzowie, grać tym też. Powolutku się nabija. Ale to nie będzie. Oczywiście stary system też będzie jeszcze działać. Oczywiście, jeżeli ktoś jest gracz człowiekiem, który się nie lubi przyzwyczaić do nowych rzeczy, nowej rzeczywistości zbyt szybko, no to oczywiście starym systemem będzie mógł sobie jeździć. Tylko też jest problem taki, że lepiej w czasie bitwy nie grać na obie systemy, no bo jeżeli się zapomni jeden człowiek, to grając ten system na załadowanie po prostu strzeli podczas doładowania i potem ma przeładowania magazynka. A to jest dziwne przeładowanie magazynka, bo jest ono dłuższe niż normalnego magazynka. Ponoć. Ale w zasadzie to ja nie wiem, bo tam jeszcze wiecie. Na szybko zobaczyłem tamtą część filmu, bo mnie interesowała głównie Progetto. Co jeszcze? Teraz może przejdziemy do tych czołgów już chińskich, no bo wróćmy do gry, w którą teraz gramy, oczywiście, mało. Co ja tutaj, teraz możecie powiedzieć, co ty pierdolisz o dużym wocie, jak grasz teraz u małego? No dobra, no to wracajmy do małego wota. Z pierwsza sprawa, no bo jest ich parę spraw. Sprawa samego 4-6 i oczywiście urodzenia czołgów chińskich. Ale tutaj od razu zaznaczmy sobie, że będzie to że będą to czołgi chińskie średnie. Nie będzie. Kurwa. Naprawdę jest skurzające, to jest. Nie mam opcji wycisz. Ja nie chcę teraz specjalnie wejść na kanał, zaczynać streama, żeby to wyciszyć, no bo to jest bez sensu. No bitwy nie zatrzymamy, tam już ISA 6 zrobili, no o. Teraz mi się pokazało, jak żegnam. Przynajmniej no, do 17:36, czyli 24 minuty jeszcze będę nam się musiał z tym sprzeczać. No. Ale czego mówię 23 minuty, to po dzisiaj do 18 tylko stream. Wykorzystam sobie czas i po prostu sobie odpalę TVP1 i będę sobie skoki lądował, bo ja nie będę skoków lądował i grał, no bo to jest bez sensu. Te mamy albo AFK, albo typowego kampera na ISU, tylko tego nuba kampera. Co robią chłopaki? Chłopaki się przemieszczają w mieście. Wolę sobie przyjechać z nimi, żeby nie było problemu. Potem. Nie, chyba ISU gra, bo coś się ten język boli na niego wyjechać w ogóle, ale. No cóż, no, ale zero zrobi najpewniej. No rada jest to wkurzające, że pewnie ISU, który miał beldychę, był albo AFK, albo nic nie zrobiło totalnie w bitwie. To samo mówię o tym Leopardzie teraz, no bo Leopard, no to totalnie. No ale teraz to ja też znubiłem, no proszę zobaczyć, co mnie objechało. Gdzie jest z tej sytuacji mój team, no? Człowiek, który mógł dużo odbić z Tuginie jak jakiś idiota. O, to teraz to mnie zaskoczyło, te 15 z tym na skrapie i SM5, ale no nic się więcej nie zrobi. No co robi zespół?
Tutaj grupka wyjechała na tego T3-2 i pewnie jeszcze jest trzeci padnie. Dobra, nie padł. Zwracam honor. Ale tutaj jest trzeci, również został, tak jak ja. I zobaczcie, objechał, nawet go drugi jest trzy objechał. Więc to jest totalne takie. To są randomy, dlatego na przykład ostatnio słyszałem od pewnego gracza informację, że jeżeli na turnieju nie idzie, no to nawet na randoma można po prostu zagrać jak randoma, znaczy się bitwę. No i to może wyjdzie, no bo każdy będzie wiedział, co ma robić. No a tak niestety nie zawsze jest, no. Każdy ten team, no team na razie zaczął dobrze, no było 1-0, pewnie tam Leopard pojechał, to tam było po 1, potem było ISU, czyli było 2-1, ale wynik 2-1 dla przeciwnika jeszcze bardzo łatwo można wyciągnąć, ale oczywiście potem się wszyscy rozjechali. No i z wygranej bitwy, bo w zasadzie zabijając ISA 6 robi się więcej, jeżeli na przykład takiego stokowego Leoparda, no bo jest wszyscy, no, Skolda może troszkę zrobić. All left. Nope. No jeżeli oni pojadą sobie all left, to potem lewa strona nie będzie miała sensu w ogóle bicia. A przecież trzeba mieć przestrzeń na prawo, no. Teraz jestem ciekawy, co ten Kuro robi, no. Albo Arl. Boże święty, no. No ten Arl to jest taki typowy idiota, no. Kuro w zasadzie też. Bo nawet gdyby super, hiper zagrali defensywnie, to i tak pokażą nam przeciwników. O to nam chodzi tutaj. Kam, no wiadomo, no bo Kuro nie chce zginąć, więc pisze, że kam, no. Czekajcie, gdzie jest usto ujmująca to? Tutaj jest, no to jeszcze da się przeżyć to. No, zajmiemy pozycję. Pytanie teraz tak, czy oni kampią tam tu, czy nie? You will die. No wiadomo, no. W Star Warsach było jak Skywalker, you will die, no. Dobra, zaczynamy zabawę. A się tu ostatnio tak właśnie zabawiałem Leopardem. Przeciwny zespół totalnie nie ogarnia. Po prostu wyjechał tutaj mi, a ja nadziugałem 4000, tak. No niestety, Chia Chiri sam grać nie lubię, bo to jest nietypowy magazynek. Szybkie przedawanie między pociskami, a potem no... Ani nie uciekiesz, bo to niemobilne. A nic więcej, no dobra. Ten AMX ładnie został zbity. Jest na strzał. O teraz pytanie, czy ktoś ogarnie w niego strzelić. Dobra, zjechał. Nie będę tak próbował. Nie będę chamsko próbował, dobra. Jest, dobrze, super. I tam jeszcze bardzo, zobaczcie, jaka ładna kampa teraz z tej pozycji. Jeszcze tutaj takie okienko się znalazło, super, no. No i tutaj tak, on tam stoi. Nawet teraz spróbujemy blindem. Dwa, trzy. Zobaczymy po bitwie, czy coś mi w ogóle teraz weszło. Tutaj mamy Susto. No wiem, że teraz jestem noobem, że tam nie jadę, ale chcę zagrać na początek ostrożnie. O. O, tu jeszcze lepsza kampa. Super. Ale niestety zraszowali KW2. A Kuro sobie nie poradzi z ISem raczej. To jeszcze mu pomóżmy takim strzałem, dobra. Dostałem spota, wypada zjechać. A, dobra, tam był szpic, dobra. Czyli nie Kuro, Kuro w ogóle gdzieś uciekło. No ale cóż, no. Jakby to powiedział angielski full, ale no. No cóż, Kuro zagrało strasznie słabiutko. Gdyby z Arlem tam jeszcze pojechali, to pewnie by tylko ISO tam nie było, ale no cóż, no. Jakby to powiedzieć, no, cel uświęca środki, no. A cel jest taki, żeby to wygrać w końcu. Naprawdę wczoraj mi strasznie tragicznie szło. Wczoraj była porażka za porażką i to nie chodzi o to, że ja robiłem zero czy coś, tylko chodzi o to, że no, były wyniki 2-3 tysiące, ale tak przy 0, 2, 1, 0 w zespole, no i już. Już kurde się nie wygra, no bo się nie zagra za tego gracza zbytnio. No chyba, że naprawdę ma się farta, przeciwnicy nie ogarną, no to wtedy to zero to nic nie zrobi zbytnio, ale złego, no. Ale czasami, no nie ugrasz, no. Powiedzmy to sobie szczerze, no. A teraz temu ISowi
Szczęście przywykło dwukrotnie, bo się też jeszcze od niego odbiłem, on by na strzała był już. Ale cóż, dobra, szczęście sprzyja lepszym, ale no nie w tym momencie. Dobra. Teraz wyszło, teraz widzieliście, czyli za fullu. Aczkolwiek myślę, że tutaj system tego doładowania byłby już naprawdę bardzo fajny. Ponieważ doładowanie systemu naprawdę... Tutaj doładowanie magazynka by się przydało, bo nie jeździłbym cały czas filmem tego, że ktoś może teraz na mnie wyjechać, a ja go po prostu nie skończę, bo będę strzelał, strzelał, strzelał. Dobra, 1700, nawet zespół troszkę ogarnął. A weźmy do czołgów chińskich. Wiadomo, oczywiście, pierwszy tier bardzo podobny do Renault FT i do Renaultu, czyli do swoich francuskiego i swojego japońskiego odpowiednika. Drugi gier T26 w zasadzie, czyli WE Type B. Trzeci tier, tak w zasadzie japoński Chihe, tylko tutaj Chiha oczywiście, no bo jedna litera się różni, więc się też różni narodowość. Czwarty tier to jest w zasadzie amerykański Stuart, M4. Nie, przepraszam, piątka, no tak. Teraz naprawdę mocno zawaliłem z tym numerem, ale no dobra. Piąty tier to jest w zasadzie T-34, tylko to z myślnikiem, czyli to sowieckie. Teciak. Albo jeden z rodziny teciaków, no dobra, bądźmy dokładni. Szósty tier w zasadzie jego rozwinięcie, siódmy również. W zasadzie zabawa to już jest dziewiąty, dziesiąty tier. Tak, ósmego nie wspominam, bo sam ja ósmego nie nienawidziłem na dużym. Zobaczymy, jak tutaj będzie, ale na razie z tego, co ja pamiętam, nie był to jakiś czołg super, hiper i tak dalej. Teraz to będzie za zdojenie tego Isa trzeciego. Proszę bardzo, proszę bardzo. No, tylko gdyby teraz on bardziej wjechał, to też byłbym wdzięczny. Dobra. A Mix raz nie trafił. Widać, że celował po rondlu. Bo inaczej by trafił, no bo to jest przecież ogromne bydle z tego AT. Ale ja nie rozumiem, co się stało tam, dlaczego nasze SU-101 padło. Teraz tutaj zrozumiem, dlaczego padł Tiger, no bo się na niego trzy czołgi rzuciły. No i patrzcie, 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 moi widzowie. W półtorej minuty zespół nasz został pokonany. Dobra, jeszcze może się uda to jakoś wyciągnąć. No jestem na fullu. No problem będzie teraz Defender. Z Golda, no może nieźle mnie tutaj porobić. Widzicie, no ja tutaj jestem bez szans, a tego nie ukryję jakoś zbytnio, no. Szansa jest teraz taka, że po prostu ja go na DPM zjem, ale no to jest mała szansa. Tutaj musiałbym gaz gąskę mu zaraz zrobić, ale przez tego ISA 8 i przez nasz zespół, który również no po prostu pojechał tam na zwykłą śmierć, no nic się nie da zrobić, no. I powracają mi tutaj wspomnienia z Tourera Emila, gdzie się po prostu gwiazdki zbyć nie dało, bo jest połet, no teraz no, taka jest prawda, no na tych tierach, tych właśnie 8, 7, 6 to takie typowe raki, no jakby to powiedziało młode pokolenie. Ja sobie zagrałem super, jak widać. 1400. No ale no 2-0, w tym Polak. Wjazd na chatę, tak, to jest klan, to jest ten klan. A to jeden strzał, którego nawet nie trafił. Dostał 4 pociski, no i już po nim. To jest taki typowy pocik, no. Powiedzmy to sobie szczerze. I nawet też. Czyli Hiszpanie nawet nie zagrali bardzo dobrze. Szczególnie ten SU-101, który no nie wiem jak on zrobił, że tak szybko padł tam na flance. No, no. Sprawa jest to jego, no ja sobie się nie chcę to zagłębiać. No. Zabawa się zawsze, jak mówiłem, zaczyna dopiero od 9 poziomu. Na 10 poziomie mutant. Ja tak ten czołg będę nazywać. Będę nazywać go po prostu mutantem. Med. Z ciałem isowatym, czyli 122 mm. No po prostu strach się bać. Oczywiście no, penetracja podobna jak do innych metów. Uszkodzenia o wiele zupełnie inne. Chociaż w zasadzie Leopard losowaniem to może dogonić go tam trochę, no bo
losowania miażdżą merengę, to Leopard to zada te 400 uszkodzeń, czyli alfę dla 121. No ale losowanie ma 121, może nawet 500 zadać. To już naprawdę jest mocny wtedy strzał. W zasadzie, no to co można powiedzieć? No na pewno to nie będzie czołg na taki, no typowy na spota. No raczej nie, no. On z medami nie wygra. To był taki typowy bocik. Ten CDC wyleciał, 40 sekund już go nie ma w bitwie, 40 sekund bitwy, no. No ale cóż, no. Są tacy gracze. Taki pewnie zrobił sobie zero, no bo nie sądzę, żeby kogoś trafił, jadąc na pełnej prędkości, nawet nie celując. No witamy Szakaliego. Będziesz miał Szakalisę, bo będziesz miał tego. Potem urywki, funny moments. Szczególnie mojego narzekania na zespoły. Tak. No właśnie, teraz tak się śmieję, tak się przypominam tekst ostatnio w sklepie. Dostałem od jednego z sąsiadów, że ja się śmieję jak jakiś stary gostek ze Star Warsów. No oczywiście, kto oglądał Star Warsy, ten wie, o kogo chodzi. No ale naprawdę, ja się z tego tekstu po prostu uśmiałem, no. No tak. Dziwne zachowanie tego 85, takie jakieś ruchy dziwne, hehe, okej. Okay. No tak, no tak jak mówię, no. I chodzi tutaj o śmiech, gdyż... Pamiętam, że brat mi opowiadał mi kawałek, a wtedy zacząłem się śmiać i wtedy dostałem ten tekst. Ja się tak zacząłem z niego śmiać, że chyba przestraszyłem tego mojego sąsiada, bo on odszedł, no. Przestraszył się pod jakiejś ciemnej strony mocy, jakby to powiedział ten stary, ale nie rozumiem tego, co tutaj jest, robią. Blokują się nawzajem, nic nie robią, a tutaj przecież zaatakować trzeba, no dwa czołgi na trzy, w zasadzie tak, no. Dopiero teraz ja ruszyłem, to oni ruszyli, dopiero to ja dostałem pocisk, to oni ruszyli. No i teraz w zasadzie, no jestem do szota. A co robi mój zespół? No nic nie robi, zupełnie, no. Teraz szczęście, że nie trafił. Dobra, gąska. O, no tutaj po wsparciu będziesz 700 uszkodzeń. Gąska była moja z tego, co zauważyłem. No, jedziemy na Podmausa. I w końcu gwiazdka zbita będzie. A to będzie naprawdę sukces. No, proszę bardzo, wygrana. Ała, bardzo dobrze. Idziemy dalej. Może jakieś teraz plotki. Troszkę, parę plotek. Nie tylko z uniwersum Vota, Blitz, tylko też może z WoWsa i tak dalej. Pierwszą plotką, którą otrzymałem od pewnego widza w zasadzie, czyli nie moją, tylko od widza. Napisał mi na priv, jak gdybym był na komputerze, to mam to pokazał, też tego skilla mam. Plotka, czy 5-0 będzie. Będzie plotka taka, że podobno w 5-0, która jest Ajaxa 5-0, wprowadzi nowy tryb gry, czyli nie rankedy, tak jak było z bodajcie 4-0. Nie tak jak dominacja, która była w 3-0. Nie tak jak klany, które były 2-0. Tylko twierdzę i natarcie. Ja sam myślę, że jeżeli będą wprowadzać, to prowadzą oddzielnie. No ja nie sądzę, żeby coś się udało od razu to wraz nas wprowadzić. No bo po prostu chyba serwery tego nie wytrzymają. A jak i pamięć będzie to tak przecież duża. No. Ja sam nie wiem, czy powinienem sądzić na ten temat coś na razie, ale biorąc pod uwagę to, że taka jest jednak no, konsystencja tego. No. Były klany 2-0, była dominacja w 3-0, były rankedy w 4-0, no to teraz 5-0, też coś musi być dużego, no bo raczej nie zmienią tej pierwszej cyferki, aby prowadzić jakąś nową linię. No. Proszę sobie bardzo, no Chińczyków prowadzą 4-6. Nie dadzą z tego 5-0, tylko 4-6 po prostu. Tak jak Brytyjczycy na przykład byli prowadzeni. Tylko chodzi mi tutaj o niszczyciele czołgów, bo one były troszkę później. Hej Piotrze, no witamy, Combo 1-4-2. Twierdzę możliwe.
Natarcia w zasadzie również, chociaż to jest też wątpliwe, no bo jak wiemy, ostatnio, może nie ostatnio, no w grudniu, testowane były turnieje dynamiczne. I one, moim zdaniem, prędzej by weszły jako takie oddzielne troszkę turnieje od tych normalnych, których no o 16 jest koniec rejestracji, około 16:30, 17 już masz przeciwnika, i potem się możesz na kolejne parę godzin szykować, nawet na godzinę 20, analizować skład, analizować grupę. Tak dalej. A co chodzi o turnieje dynamiczne? Tam były po prostu. Jedyne co można było analizować, to można było analizować mapę, na której będzie pierwsza gra. No bo nie wiadomo, czy się kogo trafi. No bo nie będziesz analizować mapy, której możesz wobec w ogóle nie zagrać. No. Powiedzmy sobie szczerze, tutaj dziwne zachowanie Leoparda. Tego nie wiadomo, nie wiem dlaczego, ale on celuje w Heavika. Leopard po prostu go zdejmie, mimo że miał mniej życia. No. Teraz też troszkę ping podskoczył, ale powiedzmy sobie szczerze, no możliwe, to jest. Często on przecież podskakuje. Ale myślę, że jeżeli myślimy na temat tego, czy to się opłaca, to moim zdaniem tak. Ale to takiego, no właśnie, to takiego raczej, no. To jest taki rozwój właśnie tej sfery klanowej, no. Rankedy, no nie były rozwojem sfery klanowej, tylko takim właśnie pojedynczym rozwojem. No oczywiście, no. Już ktoś może powiedzieć, no to co ja teraz pieprzę, no za przeproszeniem, ale rankedy też, czy jak duży to klanu po prostu biorąc, patrzą na to. No oczywiście, bo też zmiana interfejsu, jak tam klany wyglądają i te, że dodali te rankedy ostatecznie do tej statystyki, która była pokazywana. Oj, 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 teraz to mnie po prostu system zaskoczył z tym strzałem, naprawdę. Czego mówię, że mnie zaskoczył, bo celność tego działa. Przynajmniej no, po moich boosterach wszystkich, no była jednak no, dość spora, no była 0,27, a tutaj taki strzał. Zaskoczony jestem w zasadzie. To teraz może przeładuję. Tutaj by się oczywiście mi to do pakowania magazynka przydało. Ale dobra, mówmy, że na razie tego nie ma. Ale no oczywiście, no, to trzeba mówić, to teraz będę przez cały dzień mówić, że teraz by się to przydało i tak dalej. No wiadomo, no nie na każdym będzie możliwość, no na pewno. Dopóki tego nie sprawdzą na dużym, to pewnie tutaj tego nie wprowadzą, no. Broń tego, z tego można zrezygnować. 140 jest na wyspie, ja to zauważyłem już, no, parę minut temu. A dopiero teraz ktoś zauważył to. Co 50B? Co ja? No jak ja wyjadę, to ja po prostu zginę, no. Ja z tego sobie sprawę daję, no. No dobra, no ale zaryzykujemy, no to może po prostu spota pykniemy komuś, no. No jest to 140, no kurde, no jest to 50B. Ona pewnie zaraz Hebika zabije. No tak, dobra, tego mogłem nie trafić, przyznam się szczerze, bez gadania, bo to było naprawdę trudne do trafienia. Zabili nam godzilkę, nie wiem dlaczego, ale no cóż. No i teraz co? I teraz jest taka zabawa. Kotka i myszkę. Kto pierwszy strzeli? No i strzelił on. I teraz jest jeden problem. Od razu taki, że te deki są na strzał. Jeżeli Jaćkę zobaczą, albo WTK, to po prostu dostaną od razu fokusa. Ja sam tutaj tylko mogę za spota robić na początek. No bo ja nie wyskoczę na nikogo i nie powiem, o YOLO, dobra, ci strzelę, no bo co? No bo ja 50B już się zapakowało i pewnie się przepakowało od razu, gdy on strzelił w Heavika. Teraz pytanie, jaki jest skill tego 85, no. Ja sam bym się chętnie teraz cofnął i bym ich zaskoczył, tak, no. Tak mówiąc sobie szczerze, że no właśnie, żeby zniknąć ze spota i pozwolić im tutaj wyjechać. Jeżeli ktoś tu wyjedzie i ja nie zginę, to dostanę wsparcie, no bo co? Choć nie o medal, tylko oczywiście mi punkty za wsparcie tego pojazdu. Dobra, zobaczymy. Nie, tego nie ma. Spota też nie dostałem. Na górce, wiem, że jest 75, tylko po której stronie tej górki jest? Ja się boję, że on teraz tam na wyspę te 50 po prostu wjedzie. Nawet tam i miał już nie ma w zasadzie. Jego nie zauważy, ani Tedek żaden. Zróbmy spota. Te 50 by naprawdę tutaj tak zginął w trochę niefartownym miejscu.
No teraz kupę szczęścia miałem. Powiem szczerze, kupę szczęścia. Ale wolę nie wyjechać, bo tam pewnie 50B zaraz mnie zakosi. A jak on mnie zakosi, no to jest jeden problem, no. W sensie teraz jedna szansa jest taka, że on tutaj wyjedzie i jak pan ze tego zdejmie na szota i będzie gitara. To tak jest. Tak jak myślałem. A to teraz będzie porażka. No, jak nie mówię szczerze, to będzie porażka, bo wótek zamiast zdjąć 75, on się gapił nie wiem gdzie. Chyba gdzieś w gwiazdę. No ja sam też tutaj zlamiłem, no bo wiadomo. Tak nie powinienem wystawiać się, ale też 50B może tam zagrało. No, zagrabię sobie tym zoo, może coś innego będzie, jakaś lepsza bitwa niż ostatnio. A czym jeszcze chciałbym się może wypowiedzieć dzisiaj? No, kolejną plotką, którą słyszałem, była plotka następująca, że będzie mapa globalna. Ale tutaj muszę powiedzieć, że to będzie pewnie bardzo mało prawdopodobne. Dlaczego? Ponieważ, jakby to powiedzieć, Wargaming od samego początku postanowił się zbrania z nową mapą globalną. Oczywiście, no to serwery to już w ogóle wtedy będą mieli niezły odlot. Ale też może powiedzmy sobie szczerze, że jest mało klanów, które mogłyby się walkę zawiązać. No. Zobaczmy sobie też na to, na których tierach to musiało być. Witamy w Ostexe. No dlaczego? Ponieważ jest dużo klanów tych lepszych, tych dobrych klanów z lepszej półki, które na ósemkach grają. Ale są też klany z lepszej półki, które grają na szóstkach, nawet na dychach są tak klany. No może nawet no, w końcu na dychach są takie klany. Bo w końcu te klany z ósemek i szóstek się na dziesiątki przerzucają i to jest lepsze, bo tam oczywiście no, z Swisser Cupem będzie większa walka o to. To ja sam szczerze powiem, szczerze mówiąc, wam no tutaj no, szczerze dużo razy było użyte, że te Twister Cupy i no w zasadzie no, jeden Twister Cup ostatni był troszkę chamsko zbudowany. No. Przepustki dla najlepszych tenów, no to wiadomo, to powinny być do eliminacji, ale te topowej klasy bilety były wręcz nie do zdobycia. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ktoś zdobył sobie te topowe klasy bilety, to od razu dostawał też te bilety, te złote. I od razu mógł grać tak sobie cały czas, cyganić za przeproszeniem bilety innym, zakaszać je. A po prostu potem się sławić w chwale i nawet sobie wypuszczać skład, który mogli sobie zrobić po prostu paru, które dali po dwa bilety i paru, którzy na przykład dopiero doszli do klanu, ale na tych biletów nie mieli. No to było trochę chamskie, no. Zagrasz Pluton, no. Tylko proszę nick najlepiej, bo zobacz z kim, bo na razie to jestem w bitwie i gram sam na razie. Ja się przypominam, żeby te Plutony grać, no bo zawsze to jest dobrze dla oka, jeżeli ktoś nasze dobrze zagra i potem na przykład w szkole czy w pracy może szpanować, że o na YouTubach jestem, o widzisz sąsiad i tak dalej, no zagrałem dobrze, to zobacz no. To znaczy się tutaj to mówię mówiąc po Januszowemu tak zwanemu, czyli po modzie, która coraz częściej jest spotykana, co jest złe, bo to jest moda słaba, no kurde, to gadanie jak sąsiad czy coś. W zasadzie, gdyby nie mieć sąsiadów, no to co będzie miał człowiek? No, nic nie będzie miał człowiek, bo ani nie pomogą mu, ani, no nic w zasadzie. No, poza tym, że będzie sam jak kołek, czyli no, to człowiekowi nie warto. Bycie sam jak kołek jest smutne, po prostu, tyle powiem. No to co ci piesz? A co mam ci pać? Kolejny test mikrofonu, teraz jest znalazłem jakiś klapie za tego, za parędziesiąt złotych, no. Podobno dobry ma być, ale nie wiem. No też, ja ostatnio z roboty wróciłem, więc też może też troszkę to chodzi, że mi język się teraz rozłazi wręcz, jakby to powiedzieć. Metaforycznie, no. Aha, okej. Okay. Sam na trzech. No ja nie pozdrawiam, naprawdę tego leoparda, który mi tutaj wyleciał.
No i zostawił mnie teraz w sytuacji po prostu wręcz patowej, no. A teraz to już kompletnie się dobiłem sam, no. Zamiast strzelić mu, to sobie nie trafiłem, no. I zrobiłem wynik malutki. Ale dobra, jeszcze spróbujmy. Jeżeli nie masz wspierających statystyk, to nawet jak jesteś na streamie, to nic nie daje. Kubo. O, to tutaj widzę, co się święci. Sam 103. Czekajcie, jeszcze raz zobaczmy te komentarze. Tylko zobaczyć ostatnie. Lewa. Gdybyś mógł filtrze jeszcze raz napisać, bo nie zobaczyłem, bo tam spamie to znikło i to był problem. Tak, i ten Google Plus tutaj, gry Google Plus, no. Kurwa mać. No. No jak mówiłem, na porażkę. To teraz masz, Kubo Kopliński, szansę mnie zaprosić do znajomych. I zagrać z Plotą. Bo jestem w garażu. Jak teraz pojadę po garażu, to z garażu wyjadę, to będzie słabo. Dla ciebie, no bo kolejna strata czasu będzie. Dobra, jadę. Bo jednak, no stadion na Wowsie, bo ostatnio mam dużo gadania i chłopaki też się troszkę widzowie powściekali, no bo powiedzieli mi, że no po co jest stream, a przecież tak samo to wy sobie możecie pogadać. No mi chodzi o to tylko. Czekaj, bo zobaczyłem początek komentarza, dobra. Chodzi o tylko o to, co gadasz, a nie o głos. No, zacząłem o włoskich czołgach, potem przeszło mi na mechanikę do ładowania magazynka, którą cały czas wracam, no bo taka, bo teraz to doładowanie wychodzi na to, że tu jest tutaj też troszkę potrzebne. Szczyri. Potem na Chińczyku przeszedłem i pewnie nie dokończyłem tematu o 121. A potem na plotki wszedłem i na mapę globalną, i na natarcia twierdzę w 5-0. Teraz zagram tak jak ostatnio tutaj widziałem, zagrał pewna czwórka, nawet nie się zrobiła. Omegy. No co omegy? No to wiem, no gadam dużo i tak dalej, ale tylko mi się daje, że mikrofon też troszkę odpierdala dziwne rzeczy, bo jakby to powiedzieć za Star Wars, I have a bad feeling about this, no. Test w boju tego mikrofonu. No dobra, to teraz suka versus suka. A to teraz dostał słabe losowanie. Dostałem za to super. A batczacik, no. Kurwa. No to teraz napiszę po streamie. No to napisz po streamie najlepiej, bo teraz to wiesz, teraz co. Raz, że gram, to, że gadam i. A takiemu to zlosuję te 485. A mi losuje za jakieś 300, no. No już bez jaj, no. To jeszcze zapłacę to z tego. Witamy, Keca. Ja teraz sprawdzam tylko dla siebie to. Nie. Nie możesz dołączyć. Pamiętaj, że o 19 startuję tą konkursu skubanego. A nie wiem, czy będę, wiesz, mnie tamto konto nie interesuje, to jest problem, no. Jakby się udało ze skubanym tym rozwalić, no to by usatysfakcjonowane, no. Ale no. Samego konta drugiego ja nie potrzebuję. Ja sam jestem mocnym. Mocnym przeciwnikiem teorii, że ja tutaj zaniżam statystyki, więc ja muszę konto nowe założyć, żeby być jako dowódca jakiś super, jakiś fioletowy i pokazać, jak ja jestem super. Nie no.
To jest konto, które pokazuje, jak się ja rozwijałem. Odkąd te statystyki, które były słabiutkie na początku, tam w archiwach, jeszcze na kanale znajdziecie to. To na przykład teraz to są statystyki gracza, który się. Jak ktoś inny sama dostanie. No jak chcesz, no. Niech dostanie. No i co to dano? Tak, i tak ona by wtedy poszła do PLDK dwójki, no bo z wymaganych bitew nie spełniono. A mi się wydaje, że on robił ten kargo dzisiaj, ponieważ kończy mu się konto premium dzisiaj, żeby nie dawać konto premium po prostu. sobie teraz to oddaję i już, no. No, może chodzi, że sprzedaje, chodzi, że oddaje, no bo oddaje, no. No, chociaż w zasadzie, no, jakby się przyczepić, to jest sprzedaż, ale za darmo, tak, no. Sprzedaż za wykonanie misji, no. Co, nie wiem, podarunek, jak to zwał, tak to zwał. Mi samemu to, może nie to, że śmierdzi, ale to zawsze mnie intrygowało, to nazewnictwo. Tutaj to ja znubiłem z tym patonem, ale IS-8 mocniej znubił, no kurde. Jak można dostać... O matko boska, no to... Cholera jasna by go trafiła, no. I tego M103. O, to teraz to mi ładnie wyszło z tym, z tą gąską. No. Postawiam naprawdę ładnie. Dobra, teraz można zaatakować. O Boże święty, no. Dlatego na telefonie grać w bitce nie lubię, no. O ja pierdziel. Kurwa mać. Jasna mnie cholera trafia, gdy jeszcze jeżdżę jak jakiś napierdalony. No bo ja jestem teraz tu. Może nie napierdolony, choć no, zmęczony po robocie. Ale to aż tak to widać, że jeździć się nie umiem w ogóle czołgiem, no to... Tchu. Dziwne. Dobra. Zróbmy sobie dobrą pozycję na tego leoparda. O! Odbił się ktoś. O! O Boże! Ale... RNG, no dobre, dobre RNG, no kurde, jak... Teraz patrzę na to. Godzilka. Bo... No. Dobra, no to wyszło mojemu zespołowi, to wyszło. Ja pytam, czy kogodzilka skończy? Nie, 103 go skończyła, z klanu jakiego? Pad. No, klan kojarzy, a głównie dzięki jednemu graczowi. PSO też, bo PSO było na topce w na szóstych tierach. No, wiesz, no chociaż ja sam się dziwię, jak oni wytrzymali na tych szóstych tierach tyle grać, ale... Chcieli to chcieli. Dobra, do Plutonu. Wybieraj tier. Tak przypominam, no dwie bitwy dla gracza i już. No ale no, bycie offline to nie jest miłe, naprawdę. Bycie offline'em, no. A cóż, jedziemy dalej tym czołgiem. Czołg naprawdę mi się bardzo podoba. Ja nie wiem, dlaczego tak go ludzie nie lubią, dlaczego tak 140 lubią. Dobra, no 140 też rozumiem, ale chodzi o dlaczego go tak nie lubią, dlaczego 5 na 6 osób mi powiedziało, żeby wziął 140, a nie T62. Masz wybadane wszystkie czołgi? Nie. Jeszcze nie, chociaż jest na to. Jest taki cel jeden, no. A oczywiście, no. Ja sobie powiem tak, ja nie rzucam wolnego expa tyle, no. Ja sobie na przykład też często gram po prostu stokowymi pojazdami, no bo też wypada mieć to udostępnienia. Czy są jakieś wymagania do twojego klanu? Tak. No niskie, jak niskie, ale najlepiej, żeby mieć lepsze, no. 1025 average damage. 2000 bitew by nie mam. Najlepiej ponad 50%. No jak się ma mniej, no to... PLDK2, no bo jednak, no.
48% to tak, no słabo wygląda, a po 47% to już w ogóle. To jest ta 140, proszę zobaczcie, no. Wiem, że gracz też trochę nie ogarnia to co on robi, ale widzicie, no się odbija ode mnie, ja od niego się nie odbija. Teraz tak myślę, dobra, trzeba zjechać, no. Teraz to nie wyszedł ten strzał. Ale mu ten strzał wyszedł nieźle, a dobra, jest, ja tiger. A teraz to ja się w niezły bambuko wjechałem. A dobra, czekajcie, czekajcie. Witamy tam z RDX-a, jakby co. Zmuśmy go do jakiegoś strzału. Kur... Ta. A co ten zespół robi? Aha, okej, okay. Heavik został na I7-7 przegrywa. Nie rozumiem, po co oni pojechali tu tymi isami. Dlaczego tym isem nie został w mieście, tylko pojechał na pałę. No i porażka to będzie, no. Ja się zgadzam z tym, no Monkeys, no. Po prostu zespół to były Monkeysy, no. Dobra, i ostatnie pytanie, jest, zmieniam się sam grać. Czemu blica normalnego wota? Na badym wocie zaszła pewna niemiła sytuacja, w którym momencie... No, nie wiem nawet kto, ale chodzi o to, że tyle dnia poprzedniego przed założeniem tutaj konta, przed zaczęciem tutaj gry, zostałem włam na konto. Straciłem 1000 zł ponad, bo premki mi posprzedawali. Dychyterza, gold, który był zamienili w amunicję premium. A potem, a mi się go nie chciało po prostu potem już odrabiać. Po prostu powiedziałem sobie, że granie w dużego wota będzie mnie bardzo potem bolało właśnie przez powodu tego. Więc po prostu zacząłem coś nowego. Usłyszałem o tej grze. Powiedziałem, no dobra, no to może nowe otwarcie. No i od tego czasu grałem w dużego tego wota. No tam też wróciłem do dużego, ale coś mi tam brakuje po tych starych czasach. Myślę, że nowe rzeczy, niektóre są złe, w tym usunięcie tego pojazdu. On moim zdaniem powinien być premką, a nie usunięte całej starej gry, ale to jest wargaming, tego nie zrozumiesz, jak to się mówi. No i w zasadzie to tyle, no. Co mam jeszcze powiedzieć, no. Artylerii nie ma tu. No właśnie, to chodzi. No, artylerii nie ma, to nie ma wkurzania, no. Grasz w Bitwę Życia, ta to taki skurczysyn artylerią, za przeproszeniem ci wpierdala. Za połowę życia. No teraz to jest inaczej, bo teraz tutaj słyszałem, że wprowadzili te ogłoszenie i tak dalej, ale no nadal jest wkurzający, bo no jeszcze bardziej wkurza niż to. Walczysz sobie z jakimś 1 na 1, a to taką ci załogę cię ogłusza. No i co? No. Celować? No nie wycelujesz to, co chcesz, no. Leopard. Gratulacje za pomysł, no. Dobra, jeszcze jedno, nie wiem, X7 czy X4, bo nie wiem, zależy jak chcesz grać. Bo X4 to jest na taką walkę, wiesz, taką bliższą, powiem tyle, no bo on jest, on ma dobry pancerz, on wie, że ma dobrą, ale nie ma takiego czegoś, on nie ma jednak, no, magicznego pancerza jak ten X7, bo X7... Może bokiem odbić, czasami w ogóle tyłem nawet się zdarzało odbić. Odbijanie tyłem nawet, więc to już w ogóle to jest czołg, z którym jeżdżąc powinieneś się zawsze puszczać It's a kind of magic i potem się nie pytać, dlaczego odbijasz to, a na przykład nie odbijesz tego, bo czasami on odbija dużo nieprawdopodobnych strzałów, ale też dużo banalnych strzałów w niego wchodzi. Ale to zależy. Na wieżę sobie pograsz, masz na haldę, no zagrasz. No w zasadzie, no, to bardzo dobre. A jest czwarty, to jest taki troszkę. On jest dobrym pojazdem, tylko wiesz, dużo ludzi już mi mówiło, że dobry pojazd, tylko na złej linii został wsadzany. No bo linia sama jest, no, ciężka. No, powiedzmy to sobie szczerze. No. Co? Gdzie oni? Boże święty. No teraz to mnie ten zespół po prostu dobił. Wręcz. Był na prawo, pycha potem na lewo.
No i w zasadzie nic, no. Zero pomocy. Gdyby nawet tam jeden czołg stał na kampie, byłbym bezpieczny, ale no raz, że puścili tego leoparda w miasto, co było błędem dużym, bo dostali wszyscy potem spota. To potem się na czwórkę nadziali. Zaraz się tam z tyłu z tortoisem będą nadziewać. No cóż, no. Coraz większa patologia jest w tych zespołach, no. Tyle powiem. A już o ósemkach, szóstkach i siódemkach nie wspomnę. Bo tam to jest tak, jeżeli pykniesz lepszej drużyny się, to tam to jest tak. Midleburg, jedziemy na górkę. Dobra, ale tak jeden pojedzie w miasto, zginie, zada, zrobi zero, a potem będzie wyzwać, że no, psy, tak dalej. A zaraz przeciwnika na przykład pojedzie full miasto i potem po prostu będą pojedynczo wyjeżdżać. No to jest typowa. Typowy autyzm, no jak to powiem, no nie, bez obrazy dla autystów, ale chodzi mi o to, że tak się powinno nazwać, no. Stupid Polish Moron AFK. Halo, halo, halo. To, że strumieniuje wideo i to, że mam telefon, no nie Xiaomi jakieś, tylko starego Huawei'a, no to sorry, ale to nie jest powód, że mnie Stupid Polish AFKa wyzywać, no. Teraz gram, no ale on tego nie zauważył, teraz będzie potem się na mnie wyżywał, że Why are you AFK? Why are you AFK przez całą bitwę, no. O, to mnie typowo zaskoczyło, bo ja się tam odbijam nawet bardzo często od tego miejsca, które właśnie strzeliłem. Dobra, trzeba się cofnąć, bo niezły ostrzał jest. Zaporowy ostrzał jest, no. Ja Tiger, no może dostanie, to się cofnie. Ale to ja 50 mi ten batczat. Kurzające pojazdy. Dobra, batczat dostał. W dowódce, więc teraz troszkę go nawet w kluczowy punkt ukąsiłem, bo dowódca zmniejsza zasięg widzenia. A batczat jest jednak przecież od tego. To jest autyzm, no. Po co? Po co ten centurion na takim ogrysku wyjeżdżał? Po co nasz batczat się, no, wbił w tego, wbił tam dalej. All retard kids gay. Gdybym się chciał, to bym teraz screena zrobił, po prostu bym wysłał na niego do Wargaming, ale... No, i IS-8 to z Golda nie umie napierdalać. Przepraszam, nie umie z APEKO napierdalać, bo tylko z Golda napierdala. Ja też takie osoby nie lubię, które mają czysty strzał w zasadzie, ale i tak z Golda walną, no po co? Bokiem T30. I tak z Golda nawalą. No, Boże święte, to ten moment zawahania i już nie ma jednego pojazdu, no. Idiot. No bo zabili go, więc zaraz będzie od idiotów wyzywał, no. Nie wiem, uj tam pojechał, ale cóż. Dobra, baczat na strzał. Boże święty, no. No. I teraz pewnie będzie na mnie zaraz wylewka, czemu ja tam stoję, a nie na przykład nie gram i... Dobra. Zagramy tak. Dobra, bez komentarzy. Trzech zabiłem. Wszystkich, których zabił zespół, a i tak pewnie zaraz mnie ten T6 będzie wyzywać. To jest taki typowy gracz. Zginął, a potem będzie wyzywać. A naprawdę, te losowania czasami są wkurzające. No jest Kamil, może, no to może on mi pomoże w walce. No Boże, o, no tak. To może Kamp pomoże. Tylko oby nie był AFK. Tak jak ostatnio był jeden gracz. AFKiem. Niezłym akurat AFKiem. To on pisze, wybierz tier. No to... dobra, wybierzmy sobie to. I lecimy.
Ale rzuciłem ładnie ekranem. Dobra, Slavic Pride przeciwnika jest 5 i jest 3. Najbardziej się opieram tych dwóch non-klanowców na górze naszych. Jest 8,85. Bo to naprawdę może być denerwujące. CD Team. Ciąg dalszy Team? What? A ten to co? CD, DC, co tam? Tak, czołg, który powinien stać na D, pojechał na C. Bo co? Bo pewnie się boli dostać, no. Na C to jeszcze łatwiej dostać niż trując i broniąc z D. Głupi gracz. Typowy głupek. I teraz się zatrzymał. Ja i ona. Dobra, ja trafiłem, ale. No, kamki to 4-4, to chyba Amorek ten, bo po tej reakcji, że ha, to chyba Amorek padł. Teraz tak trochę szalony wyjazd. Ten. Dlaczego? Dlaczego jeszcze go nie zdjęli? No, że aż ja sam muszę podjechać, zabić. Dostać od ISU, no bo co tam? Trzeba dostać, żeby kogoś zabić. No, pomysł był, ale wykonanie gorsze. No i oczywiście teraz sobie pewnie ISU dobije, dobra, jeszcze nie. Mówię, kamyk tutaj puścił, to bym tutaj mógł ładnie tego Tygera obić. No właśnie. Teraz bym nie puścił, to byłoby ok, bo mam ładną depresję. Przeciwników, których nie powinno się dokończyć, no przynajmniej nie ci, którzy kończą, a przecież zespół kończy. A ci, których powinno skończyć się wcześniej, zespół nie kończy. Dobra, teraz ładna pozycja. I da ci ładny ostrzał. Czekamy na tego Isa i jest jeszcze raz tak się wystawi raczej, no. Było blisko. O, dobra. I teraz co grosy stała? 65 i jest piąty. Kamki wylatuje chyba na 65 już. Uważa szansę. I trafia. I jest 7-0, no. Ciekawe granie, naprawdę ciekawe granie to było. Zrobiłem, wiem, że mało, ale myślę, że zrobiłem tyle, ile trzeba było, żeby zespołowi pomóc. Jeszcze pół godziny grania. No i zobaczymy, jak to będzie. Wynik 577 w emisję. Kamki 4300. Ładnie, ładnie. Szczęście, aż nie wiadomo. Dostanie sprawnego. Zagram teraz z tym, ale nie chodzi o to, że się lubię nim bawić, tylko o to chodzi mi, żeby wybić sobie tutaj kaskę. Bo to zawsze wiesz, potem wolnego expa można mieć, potem expa ogólnie na zamianę masz. Do wolnego zgoda i. Ja przepraszam, że teraz sobie ziewnąłem, ale. Dobra. Oj, no jest jeden magazynek. Dwa ISU. Ho. Tu już w ogóle jest gruba akcja. Nie rozumiem tego ru. Po co on pisze plan, jak potem. Jedzie bez sensu w zasadzie. On powinien pojechać tutaj i spota zrobić. Ale nie, on pojedzie tam pewnie na górkę i zaraz nie dostanie spota i będzie problem. Dobra, czekamy na Isa trzeciego, bo najpewniej on będzie. To jest właśnie problem tego.
Aha, dobra. No to teraz ogarnąłem się, że jest trzeci, to jest bot. Ale bot. Wyjechał bez sensu. Wręcz, o może święty, co ja nacisnąłem. A jednak się naprawiło. A myślałem, że się nie naprawi. Dobra, ja sobie przeładuję. I lecę na plecy nasze. No to by ten KW4 mnie puścił, no to pojadę. Dobra. Ja jadę na plecy, boję się, że tam zaraz coś będzie, więc trzeba szybko na niego wyskoczyć. Kamki na niestety chyba z hajka nie przycelował dobrze. Mówiłem, kampa jest. I teraz tak. Zawsze coś. Dobra. Tam jest kampa. Jest kampa, dobra. Teraz co robię, to nie próbujcie tego w domu. Ale to jest ryzykowna teraz akcja mocno. To jest wyjazd na to. W zasadzie dwa działa, jeszcze meda pewnie. Ja tak lubię sobie zaszarżować, właśnie zobaczycie zaraz o co chodzi mi. Pyk. A jeszcze go. No i dobra. No niestety, no to tak mówiłem, no nie próbuj się tego w domu, ale objęty da chyba ile trzeba było. Oj, o, to teraz to mi kompletnie ta akcja nie wyszła z tym cofnięciem się, ale dobra. Jeszcze mu strzeliłem, no, nie trafiłem. Kurde, no, a ja sam się dziwię, po co to jest, po co ten kamulec tutaj jest, no. No więcej przeszkadza niż pomaga, no. Kępki wyskoczyli na niego i teraz pewnie kępki padnie na bogate, a te tam ATPM jeszcze odpalił adrenalinę, to już w ogóle. No, przecież czekaj, no nie. Teraz to kępki zdezwalił, tak jak ja. Ale ważne, że zespół przynajmniej on dostał. Ale tylko tego M103 nie rozumiem, no. Nie trafi, on jest za górką. Ale nie, no musi w niego celować, no bo takie jest jego zadanie. Tak jest. It is your destiny, tak by powiedziałeś po angielsku. A co ten KW4 robi? Czemu go nie objeżdża, tylko celuje jakoś, jakiegoś chuja, coś? No, o. O, jedź! Boże święty, no i przez to teraz będzie dostawać. On go zdejmie, zdjął, dobra. To właśnie też powiem AT, że w walce z takim KW4, no, dużych szans nie ma, no bo KW4 ma jeszcze więcej życia. Jest na idealnej wysokości, żeby celować takiego właśnie rondla i jest potem pewien problem, no. Ale zgodnie z umową tylko dwa plutony, więc wsparcie jest, co mnie cieszy, ale nie wiem dlaczego. Ale aż trzech czołgi wykryłem, czyli pamiętam te deki. I też to robię z powodu jednego. Chwila przerwy. Muszę iść po herbatę, gdyż powiem mi już bez tego, ale zawsze coś do napicia się. Zaraz wracam.
Dobrze, witam z powrotem. Już jesteśmy na grze z powrotem. Wiadomo. I co? No i chyba trzeba znowu się wziąć za zbijanie gaski na tym monstrum. No i jest dev, klan polski. Oby ogarnęli tymi medami. Zawsze jest potem dobrze, bo można sobie pokampić. Wiadomo, no kapić nie wypada, ale no. Ja nie odbiję za dużo. 6 osób ogląda, no. Wiesz, bywało już, że 10 było na streamie, więc to taki wynik taki średniacki. Chętnie bym sobie tutaj wjechał, tylko nie dam rady, no. Nie rozumiem tego. Tego gracza kompletnie nie rozumiem. Po co baczatem na górce? Tamtej właśnie górce stać. Nie zepchnę go, ale nie rozumiem tego. Aha. Nie rozumiem jego toku myślenia. Po co? Po co kampić batem na górce? Jak można przecież jechać, spota robić, ale nie, no woli sobie kampić, chłopak, no. Stanę sobie obok niego. Zobaczymy, jak na to zareaguje. Nie, on kampi dalej. O Boże, ruskie działo. Jeszcze ruskie działo, bo obiekt to ma takie trochę lepsze. Boże. O, zjechał w końcu, jak wjechałem tam tutaj. No. O, dobra. Teraz się w idealnej, kurde, pozycji ustawił. What? Dobra. Bądźmy sobie spokojni. Ja nie rozumiem tego lisa tam. Ósmego. Teraz tak. Trójka i STB. Zamiast, kurde, podjechać, strzelać coś. Wykorzystać pancerz, a STB wykorzystać depresję i mobilność. To oni sobie wolą kampić. Ale ja teraz jestem w głębokiej dupie. Aha. Okej. Okay. Nie rozumiem tego, co tutaj się stało teraz. Już się zablokowałem. No i zobaczcie na to. No. Zjechałem z górki. Normalnie to bym nie dostał tych uszkodzeń, ale zjechałem po prostu z górki. Teraz tak, to szybciej załaduje. On czy ja? Chyba on. Chyba on, albo nawet SV, no. Ale mówiłem, no. Kampa? Kampa, nieudolna kampa. No jak tu żyć, panie premierze? No taki był tekst. Parę lat temu, dzisiaj powrócę. No jak tutaj żyć, no. Boże święty, no. Dobra, może nie D62, tylko może Leopard. No. Dawno nim nie grałem, to teraz pogram sobie. A, już teraz pamiętam, co jeszcze miałem powiedzieć. Jeszcze było pytanie, co ja mam na budziku. No tak, ciekawe pytanie. Napisał do mnie gracz, no nie do mnie, tylko poprzez gracza z Predicadowa napisał, który potem mi to przekazał. Napisał do mnie gracz, jaką mam muzykę na budziku swoim, skoro wstaję tak rano.
Ja się przyznaję, ja tutaj powiem wam, że to nie jest jakaś super nieznana muzyka i tak dalej, tylko to jest po prostu marsz imperialny ze Star Warsów. To nie jest jakaś muzyka typu szalone, kurde, jakieś tańce, disco polo, disco i tak dalej. Nie, no. Imperial marsz, klasyczna muzyka po prostu. Star Wars, bodajże z tej części zadebiutowała. Ona również marszem Darth'a Vadera. A tutaj co się dzieje na Messengerze? Zaraz trzeba będzie zobaczyć, ktoś jest koło brzegu. Ja nie jestem z Bukowiny. Co go z tym koło brzegiem wzięto? Nie wiem, nie wiem o co chodzi. No, ale teraz ja troszkę zanubiłem. Dobrze, teraz widzicie losowanie takie jakby 112, no. 393, czyli tuż obok jego alfy było. O Boże! No niemal by mi cała załogę zdjął. No tak to jest, no dobra. Szansa teraz dla mnie, jeżeli przyjadę. I co ósmego zdjęli, okej. To tylko tortoisa mogę porobić z górki. Szybki przejazd? Tak. Kim rady nie dał po prostu, nie zatrzymał ich. A tortoise, kurde, tuż. O, jest. O Boże. Dobra. O, 403, to już jest ponad alfa nawet 112. Ciekawe. 342. I czyż był ostatni shot? Nie. A dobra, no. Co się nie odleczę, to nie ucieczę. Żegnam. A teraz to jest sytuacja taka typowo. I tak dalej, no. Wspomniałem teraz o głosy, wydawałem, żebyście wiedzieli, jaka jest sytuacja. No. W zasadzie to teraz tak. Strzał jeszcze może oddam. Może nawet i dwa. Ale. Kurde, nic więcej. Na po 140 mnie zaraz tutaj wykryje. Dobra, jeszcze są uszkodzenia. O, jeszcze dalej są. No, ale teraz to już nie dało się. A dobrze było, ponieważ została poskładana. No, ale no cóż. Nic poza uszkodzeniami nie zyskam teraz. Więc marsz imperialny na moim buciku jest. A co jeszcze dalej? A może kontynuując temat muzyki, no to jeszcze ja tam. Już raz się pokazałem, jaki jestem, jak kurde, jakiś. Muzyk niezły. Na filmie, kiedy był turniej, jeden, była muzyka mojego. To, że ja na 2-0, no to nie wyciągniesz tego, chłopie. I też było pytanie, to było dawno temu, bo tutaj, że to było 2 miesiące temu, ale dopiero teraz mi to przyszło do głowy. Czy będzie jeszcze tak więcej takiej muzyki? Jak będę miał czas i chęć, to może tak, ale. Na razie nie, bo na razie to ja czasu mam mało. Teraz tam wam poświęcam 2 godziny, ale wiecie, no. I tak jest moim zdaniem trochę za mało jednak. Normalnie YouTuberzy, tak jak oglądałem, jak z ich vlogów i tak dalej, no poświęcają na swoich widzów od paru do parunastu godzin dziennie. A ja kurde. Jedyne co mogę, no może czytam ponad to, co nagrywam teraz 7 godziny streama, obecnie, na przykład dzisiaj. To jest po prostu czytanie waszych komentarzy pod filmami, tego co mi pisacie na grze
No, w zasadzie na obu grach, no bo też tam WoWsa trochę pisaliście. No, w zasadzie to to. Dobra, jest spocik. Jest strzał. I gitar. O, no to teraz mnie RNG zaskoczyło. Odbił się od mojej wieży. To jest taki typowy troll. Jakie było jeszcze tam pytania? Jeszcze wiem, że było jeszcze jedno odnośnie muzyki, tylko nie pamiętam, czy ulubiony zespół, czy ulubiona muzyka, piosenki, czy ulubione piosenki, czy ulubione piosenki. Jeżeli miałbym powiedzieć ulubiony zespół, to ja tyle takiego po prostu nie mam. Mam 6-7 twórców no, zespołów albo wiesz, artystów, których bardzo lubię posłuchać sobie, a to też zależy kiedy. Boże święty. No. A jeżeli jeszcze jednego oddzielimy od drugiego, to będzie 8, no bo drugi też samodzielnie tworzy. No, jasny gwint by to strzelił, no. I to jest właśnie problem, dlaczego wyłączając autocelowanie na telefonie jesteś w dupie. Dobra, wgrzyłem się. Jeden na autocelowaniu. Mam nadzieję, że ono jest retarded, ale się wkurzyłem teraz. To mi. Juhu! Juhu! Jeszcze 61 uszkodzeń, no. Ale dobra, no. Poskalany heavy. Chłopaki odbili przeciwnika, ale ten tireless, no to w zasadzie no nie pomógł. Mógł zjechać. To samo Flash i TP4 mogli zjechać, a tak to. Kurde, no nic nie zrobili w zasadzie, no. TP4 też w ogóle jeździ tyłem, jest na stoku, czyli powie retard. Jeszcze na Fosza sprawdzimy, co robi Fosz. No, Fosz został ujechany. No i on nic nie zrobi w tym, no. Na szczerym, błysym polu stał. A ten Tireless, to ja nie wiem, co on robi. Co ty robisz? Co ty robisz? Boże święty. Co on robi? Gąskę ma, czy co? Nie, no gąski nie ma, no. A stoi, zamiast wyjechać. I pewnie się skończy na tym, że albo stokowy T54 go zdejmie, albo ISE przyjadą. No, ISE aż przyjadą, no. Isy tutaj bardzo ładnie zagrały, tutaj muszę się do tego zgodzić, bardzo ładnie tutaj Isy zagrały. Jak tu zagrają trochę z dupy, no to uszkodzenia są pokazują. I chyba ostatni pluton dzisiaj. Na szóstych tierach mówisz? A dobra, no to ja mam tego kolegę. Nie lubię tym grać, ale tak sobie my wyjątek. No. Ja idę sobie też, tak mówiłem, no, jest marzenie takie, żebym zrobił wszystkie linie, więc to no, też muszę zrobić jakoś. No. Chociaż odpędza mnie fakt, że tam jest ten karawana, tam jest ten Conqueror, tam jest ten FV po prostu na końcu. Ale ja FV nie muszę zbytnio dużo grać, resztę będę musiał. Na siódemki. Jeszcze Tiger 1, czyli w zasadzie tu się nie będzie liczyć pan, tylko tu się będzie liczyć DPM. A on ma lepsze, bo on za 200 pakuje tyle samo czasu, ile ja pakuję za 100, czyli no jestem na pozycji przegranej. All left. Dobra, nie rozumiem tego AMX-a, po co on jedzie w prawo? Niedobrze mógł powiedzieć wszystkim, że pojechali na środek. Na środek tutaj lepiej byłoby. Ale mógł wykorzystać tę swoją mobilność, objechać środek i potem na plecy wjechać. No tutaj, no widzicie, no na środku też jest przeciwnik, no. Na turnieju bazyce nie spotkacie za często. Raz zespół przeciwnika pojechał, okej, okay, no.
Tak się obawiałem. Tiger 1. Ten jedyne szczęście jest takie, że coś nie trafił. No ale teraz widzicie, trafił mnie, a ja jestem na niego bezbronny. To samo na tego MT. Patrzcie, jak on je poskładał. Ja jestem teraz bezbronny. Mówiłem, ja tym człowiekiem po prostu nie umiem grać. Więc dopóki nie znajdę lepszego czołgu na szóstych tierach, to lepiej mnie na szóste nie bierzcie. Bo to nie są moje tiery. A dopiero jeżeli taki mamy, jeżeli ma takiego podobnego, no to ja też nic nie zrobię, no bo on no pojechał za wszystkimi, zamiast zrobić tego, co trzeba było, czyli wsiąść na ten, tutaj obok mnie i jeszcze mnie wspierać, no bo sobie pojechał i teraz dopiero wrócił, no. Sorry, ale to jest tak jak randomowy gracz po prostu. Jeszcze czas jest na jedną bitwę, więc zagrajmy to czego skończmy tak jak zaczęliśmy, jadz pan zresztą. I potem będzie pożegnanie oczywiście, no bo długiego czasu teraz odcinków może nie być. Ja sam wracam na dłużej do roboty. Więc na takiego streamu jak na przykład ten dzisiaj o 16 nie będzie na pewno. Już przez długi okres czasu. Więc no. Widzicie, no tak to tak wygląda. Moje życie nie jest jakiś snem, nie jest jakiś. Nie jest kontekstu tym. Łączeniem. To jest życie trudne, to jest życie, no. Dwa elemy pojechały, teraz dwa elemy mogą zginąć, no. Bez sensu. Nawet nie napisały zespołowi, że tam jadą, tylko po prostu pojechali, no. No i już jeden jest na dokończenie na dwa strzały. Drugi też. No nie, no po prostu zupełne dwa retardy. Tylko zaraz będą nasz zespół wyzywać od nobów i tak dalej, no. Prawda jest taka, że tutaj pokazane zostało zero komunikacji z zespołem. W zasadzie nasz zespół. Gdyby nie to, że ja tutaj mam dostęp do minimapy, ja to widzę dużo. Po prostu, no, został przejechany, no. Zobaczcie też za to, że nasze chybki, to w ogóle już patologia jest. A szczególnie ten N65, który tak szybko zginął. Gdzie na autocelowanie mam tylko włączone na takim poglądzie. Nie losuję tego Adamanta teraz. Zupełnie. Zginął na darmo. Fuck, no wiadomo. A jego kolega też zginął, czy on został? Nie, jeszcze się ostał. Mongold Heavy. No, wyzywamy, no bo co? Jesteśmy pro, no to można sobie wyzywać, no bo nam pana nie dadzą, co? Teraz taka, że już takim kozaczkom bany wsadzałem. No chodzi o to, że zgłaszamy i banowali ich po prostu. No, naprawdę nie jest miło, jak ktoś się wyzywa jakiegoś bota i tak dalej. Ja tak naprawdę to on sam był botem, bo zagrał jak bot, no. To też jest właśnie aspekt, no. Plutony klanów dobrych często się tak jeżdżą. No i potem są problemy, bo oni w zasadzie nic nie robią, poza tym, że wyjeżdżają. I przez to zespół sam obrywa. I zobaczcie, no, co się ze zespołem stało. Został Leopard, z tego klanu, o którym mówiłem. Elemu. Z elementów bodajże, tak jest pełna nazwa. Tak, i tu czekam na Japonzera. Jakby mi wyjechał. Tak jest. Dobra. Leopard, jeżeli posada Leoparda będzie bardzo dobrze. Tylko żeby poskładał, żeby nie zginął jakoś chamsko. Bo tak to jeszcze mogę zagrać tutaj. On się chyba go boli. Nawzajem się boją, więc w zasadzie to ja nie wiem, no. Dobrze, no to teraz to do ugrania jest jeszcze. No chyba, że mi na plecy teraz coś wskoczy.
Dobrze. Kolesowanie takie trochę przydupawe, no bo. Kurde. Kurde, przebił też mnie. Gdyby było bardzo super losowania, no to jego nawet mogę teraz zdjąć. Ale muszę te losowania dostać. Dobra, Leopard bardzo ładnie poskładał go. Dobrze, dobrze, dobrze. Niech ten Leopard objeżdża. Ale on tutaj nie może rozwalić w zasadzie teraz. I kurwa, ten jeden strzał poszedł całe granie w dupę. Tu zginie. Też może, nie wiem. Pytanie, czy IA-7 ma rozwalony, ma coś rozwalonego, czy nie. Jeżeli ma, no to jest łatwo, jeżeli nie, no to jest słabo. Dobra, strzelił. Brawo, brawo dla Leoparda. Ładne tutaj wykończenie sytuacji. Ale pomimo to co zrobił ze swoim kolegą na początku, było bardzo samolubne. Ale myślę, że się spełniłem w tej bitwie. 3000. Tamtemu mogę dać łapkę w górę i tak. Jego koledze, który wyzywał tam to. Dobra. Ja wam bardzo dziękuję widzowie za uwagę w czasie tego streama. Mam nadzieję, że się podobało to, co mówiłem na początku odnośnie włoskich czołgów, włoskiego czołgu Projecto 35 modyfikacji 36. Jakich o plotkach pewnych na temat 5.0, co może być, a co moim zdaniem może na niej nie być. O nowym systemie magazynkowca, czyli doładowanie po prostu magazynka, tak zwane. Mam nadzieję, że się wszystkim podobało i będziecie łapkę w górę. Subskrypcje. Ostatnio idziemy pełną parą, niemal codziennie jest nowy subskrybent. Więc ja jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego powodu, bo widzę, że nasza społeczność rośnie i dzięki temu ja sam mam większą widownię, więcej osób dostaje ten dzwoneczek, który może sobie zaznaczyć i potem po prostu z tym dzwoneczkiem jeździć. No, wszystko super, no, ale żeby każdy miał chęć na to. Dziękuję widzowie za oglądanie tego. Dobrej nocy, bo już trochę późno. No i do następnego razu.